Witam. Dzisiaj się zajmiemy poradnikiem dotyczącym filtrowania przedmiotów i ogólnie lód filtra. Jak widzicie, mamy na ekranie naprawdę dużo przedmiotów i teraz szukanie każdego przedmiotu, który może być dla nas dobry, który może mieć jakąkolwiek wartość, no na pewno będzie mozolne i ciężkie przeglądanie po każdym przedmiocie, jeszcze w trakcie walki, kiedy nas mobki atakują. Do rzeczy. Klikamy Escape, ustawienia, rozgrywka, filtr łupów. Klikamy utwórz filtr i wybieramy. Możemy otworzyć folder z filtrami, czyli po prostu jeśli sobie ściągnęliśmy z neta, to możemy to kliknąć. Lub tworzymy własny. Tworzymy własny, wybieramy sobie tytuł, wybieramy sobie ikonkę i kolor. Klikamy potwierdź. Dodajemy teraz regułę. Ponieważ chcemy wszystkie przedmioty na początku ukryć, klikamy widoczność i ukryj. Teraz wybieramy sobie warunek, wybieramy rzadkość i ukrywamy wszystkie przedmioty normalne do wyniosłych. Nie chcemy jedynie ukryć setowych i unikatowych, żeby po prostu nie przypadła nam jakaś perełka. Po skończeniu po prostu dodajemy regułę i jak już widzicie na ekranie, wszystkie przedmioty nasze zostały ukryte. Tak więc widzimy jedynie unikat i dwa posążki, z czego jeden nie jest pod naszą klasę, więc spróbujemy też go ukryć. Czyli podobnie jak wcześniej dodajemy kolejną regułę, klikamy ukryj, wybieramy warunek, tym razem typ przedmiotu, wybieram idole, czyli posążki, zaznaczamy wszystko, klikamy dodaj i jak widać już znikły. Dobra, można powiedzieć, że pierwsza część już zrobiona. Teraz chcemy, żeby ten posążek był tylko pokazany dla naszej klasy, więc dodajemy kolejną regułę. Zostawiamy na wyświetl, wybieramy typ przedmiotu, zaznaczamy idole znowu. Dodajemy teraz warunek. Warunkiem będzie tylko dla klasy akolity. Jak macie inną klasę, to po prostu wybieracie sobie dla innej klasy. No i klikamy dodaj. I teraz jak widzicie, został nam pokazany tylko i wyłącznie posążek, który jest właśnie dla akolity. W dalszym ciągu oczywiście widzimy artefakt też, bo nie wyłączaliśmy go. Dobra, następna część. Dodajemy regułę i chcemy zostawić wszystko na wyświetl, żeby teraz pokazywało nam przedmioty, które mają coś z naszych atrybutów. Czyli widoczność wyświetl, warunek, rzadkość. Wybieramy tylko wyniosły i rzadki, no chyba że rzadkiego nie chcemy, to po prostu wyłączamy. Dodajemy kolejny warunek. Wybieramy przedrostek, no i wybieramy sobie afiksy, które chcemy mieć w swoim buildzie. Na przykład chcemy pokazać wszystkie przedmioty, które mają inteligencję, które mają na przykład nożnik obrażeń trafienia krytycznego, które mają, nie wiem, wszystko związane z życiem, które mają odporności, no na przykład możecie sobie zaznaczyć odporność na ogień, jeśli potrzebujecie, ja sobie zaznaczę wszystkie odporności. Po prostu zaznaczacie sobie atrybuty, które potrzebujecie. Potrzebujecie coś na przykład z ogłuszeniem, to zaznaczycie ogłuszenie, jak z parowaniem, to z parowaniem. Ja sobie jeszcze zaznaczę dodatkowo, że potrzebuję ruch i wszystko, co jest związane ze sługusami. Dodatkowo zaznaczę sobie manę, no może oprócz tego ostatniego. No i może jeszcze wszystkie atrybuty dla akolitki, które są związane z moją klasą. I tak sobie to zostawię. Jak widzicie, pod afiksami macie napisane z co najmniej sztuk tych afiksów na tym samym przedmiocie. W skrócie, ustalacie tutaj, ile tych afiksów, które podaliście wyżej, ma się znajdować na przedmiocie, który będzie pokazany dla Was. Wybraliśmy więc 75 afiksów, co najmniej jeden będzie pokazany, zmienimy sobie na dwa, więc z automatu będą pokazywały się przedmioty, które mają przynajmniej dwa afiksy, które wskazaliśmy. Jak od razu widać, jest dużo mniej pokazanych przedmiotów, więc widzimy tutaj jeden fioletowy, tutaj kolejny, dwa żółte, jeden artefakt i jeden eksperymentalny. Dobra, dodajmy sobie teraz kolejną regułę, która będzie bardziej precyzowała nasze itemy i tego, czego szukamy. Bo na tą chwilę nasz filtr pokazuje przedmioty, które mają dwa afiksy z tych, których szukamy na danym przedmiocie. Ale teraz zróbmy sobie filtr, który będzie po prostu pokazywał nam przedmiot, który będzie miał już wysokie statystyki i ten przedmiot koniecznie będziemy chcieli podnieść. Kolejna regułka, dodajemy warunek, której wybieramy rzadkość. Rzadkość oczywiście wyniosła. Dodajemy kolejny warunek. Bierzemy sobie typ przedmiotu. Typu na przykład chcemy broń dwuręczną. W broni dwuręcznej sobie zaznaczamy, że chcemy tylko kostury dwuręczne. Dodajemy kolejny warunek, tym razem będzie to przedrostek.
I teraz musimy się typowo zastanowić, co chcemy mieć na tym kosturze. W moim wypadku będzie to z atrybutów, wezmę sobie dodatkową manę i dodatkowo chciałbym jeszcze mieć ze sług usów dodatkowe obrażenia, wręcz od zaklęć i od łuków. Więc zaznaczam sobie te trzy. I teraz dodatkowo jeszcze co najmniej z tych afiksów chcę mieć 3 statystyki z 4. Więc jak znajdę jakiś przedmiot, który będzie miał przynajmniej 3 statystyki, żeby się wyświetlał. I klikam dodaj. Jak to się ma do wyświetlania? No jest wyświetlany ten przedmiot, ale i tak bym musiał go szukać. Więc dodajemy sobie do tego, co przed chwilą robiliśmy. Zmieniamy parametr z wyświetl na zmień kolor. W tym momencie, kiedy ten przedmiot nam wypadnie, będzie miał zmieniony kolor. Więc jak widzicie, ten przedmiot, który ma właśnie te 3 statystyki, jest wyświetlany na biało, bo sobie przestawiliśmy to na biały. A to w skrócie nam ułatwia wyszukiwanie konkretnych przedmiotów, które są potrzebne do naszego buildu. Bez zbędnego szukania, klikania, przeklikiwania itemów. Więcej tłumaczyć wam chyba już nie muszę. Mam nadzieję, że zrozumieliście podstawy. Więc teoretycznie jak chcemy sobie dodać nową regułę, to znowu wybieramy warunek. Wybieramy znowu rzadkość. Ustawiamy sobie rzadkość, która nas interesuje, na przykład fioletowe. Potem znowu wybieracie typ przedmiotu. Tym razem zaznaczymy sobie pancerze. Potem dodajemy kolejny warunek, tym razem na statystyki, czyli przedrostek. No i wybieramy sobie znowu interesujące nas. Ja sobie tutaj na przykład wybiorę życie. Dodam wszystko z odporności. Wszystko też związane z maną i jak na moją klasę ze sługusami też. I teraz dodajecie sobie powiedzmy te wszystkie afiksy. Oczywiście pamiętajcie, że wy możecie się w ogóle na czymkolwiek innym skupić. Możecie sobie dodać, nie wiem, ruch, czas odnowienia, co tam chcecie. I na koniec ustawiamy, że chcemy co najmniej 2 atrybuty związane z naszymi afiksami. A afiksów tam sobie wybraliśmy 28 i były one związane na przykład z HP-kiem, z rezystami, ze sługusami. Na sam koniec koloryzujemy sobie to, no nie wiem, na przykład na taki właśnie lagunowy, no i klikamy dodaj. I teraz jak widzicie ten lagunowy kolor, mamy jeden przedmiot, jest to właśnie krwawe insygnia, to jest zbrojka, która właśnie ma zwiększone życie sługusów i powiedzmy, nie wiem, odporność nekrotyczną, którą sobie zaznaczyliśmy, jest zaznaczony jasno niebieskim kolorem, a pozostałe przedmioty, które mają po jednej ważnej statystyce dla nas, są normalnie żółte czy tam nie, fioletowe. Jedyne co tu chyba jeszcze zmienię, to zmienię kolor, bo ten jasno niebieski jest taki trochę mało wyraźny, więc zmienię sobie chyba taki na taki czerwony. No i teraz od razu lepiej to widać, nie? W zależności też jak bardzo strict chcemy robić ten filtr, możemy sobie zmienić na 3 atrybuty, żeby pokazywało tylko przedmioty z 3 statystykami z tych wyznaczonych. No i w zależności jak dokładny chcemy mieć ten filtr, to możemy sobie też kolejne regułki dodać na reliki, na ringi, więc standardowo zaczynamy tak samo, czyli bierzemy, ustawiamy rzadkość, wybieramy sobie rzadki czy wyniosły, albo sam wyniosły, dodajemy kolejny warunek, ten właśnie typ przedmiotu, wybieramy sobie akcesoria, ringi i amulety. No i na ostatnim warunku ustalamy sobie przedrostek, czyli standardowo jakie statystyki chcemy mieć na tych ringach i jakie nas interesują. Na przykład, nie wiem, znowu życie, że mają mieć na przykład atrybuty. No i nie wiem, na przykład, że ringi mają też być ze sługusami związane. I na koniec, no nie wiem, na przykład wszystko związane też z akolitą, bo taką postać mam. Po kliknięciu tego znowu wybieracie sobie ile atrybutów ma być z tych wybranych na ringu, który mam się wam pokazać. No i możecie sobie też wybrać kolor, powiedzmy na jakiś żółty. No akurat nie ma żadnego itemu, który by mógł się pokazać, bo nie ma żadnych ringów z takimi statami tutaj. Jedna jeszcze taka uwaga, powiedzmy, że za dużo wam przedmiotów w dalszym ciągu się pokazuje i nie chcecie już sprawdzać tych żółtych, albo po prostu nie chcecie w ogóle żółtych widzieć. No to klikacie sobie z powrotem filtr, bierzecie tą statystykę, gdzie mieliście wyświetlane wszystkie wyniosłe i rzadkie, zmieniacie po prostu statystykę, ustawiacie tylko wyniosłe i finito. No i w tym momencie macie bardzo ładny filtr, który wam sortuje itemy, tylko te, które potrzebujecie do buildu. Oczywiście to nie jest koniec buildu, bo możecie jeszcze różne dodatkowe statystyki dodawać, to ma po prostu wam tylko pokazać,
jak łatwo można zrobić filtr. A jeśli ten filtr właśnie wyłączycie, no to widzicie, jaki burdel się robi, nie? Dobra, ten poradnik już jest skończony. Ja was zachęcam, żebyście zostawili subika po więcej materiałów. A jak macie jakieś pytania, walcie śmiało w komentarzu. Dobra, zmykam. Na razie, cześć.